Serdecznie witamy Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj, jak zwykle w zespole, pracujemy w zespole, w przyszłości będziemy rządzić miastem, ale również dzisiaj jesteśmy w zespole. Pan Zenon Różycki, okręg drugi, pozycja pierwsza. I pan Jacek Wrzos, okręg pierwszy, pozycja druga. Szanowni Państwo, zarządzanie miastem to wiedza, doświadczenie, należny szacunek dla podatnika, odpowiedzialność. Są różne style zarządzania, różne formy, różne metody, ale w Grudziądzu rządzi, Szanowni Państwo, mechanizm wzajemnych powiązań. I to jest nasz grudziądzki styl zarządzania, obecny. Myślę, że przyjdzie czas po 7 kwietnia, że z tą metodą w naszym mieście skończymy, zerwiemy. Dlaczego? Dlatego, że nasi mieszkańcy, których trzeba traktować szacunkiem, powinni wiedzieć, jaka jest kondycja miasta, jakie są kierunki rozwoju, przede wszystkim, co robi władza, na co wydaje pieniądze i co robią nasze spółki. Bo mieszkańcy Grudziądza to tu żyją, tu pracują, tu mieszkają, tu wydają pieniądze i tu przynoszą miastu podatki. Więc to miasto chcemy otworzyć i oddać miasto mieszkańcom. I żeby już dzisiaj dłużej nie zajmować Państwu czasu, pan Zenon omówi dokładnie nasze spółki komunalne. Bardzo proszę. Proszę Państwa, przede wszystkim uważamy, że jednym z ważniejszych elementów zarządzania miastem jest poprawne zarządzanie spółkami miejskimi. Uważamy, że nadszedł czas, żeby przygotować rzetelne audyty funkcjonowania spółek, ale co ważniejsze, przedstawić te audyty mieszkańcom Grudziądza, tak żeby byli świadomi i żeby wiedzieli, jaka jest rzeczywista sytuacja spółek, dlatego że ma to bezpośredni wpływ na nasze życie tutaj w Grudziądzu. Spółki zostały powołane w konkretnym celu i konkretne zadania powinny realizować, bez generowania dodatkowych kosztów, bo te koszty przekładają się wyraźnie na opłaty, które wnosimy, na ceny wody, na ceny ciepła, na czynsze, na opłaty za gospodarkę odpadami. Przede wszystkim uważamy, że spółki nie powinny być bankomatem, ani linią kredytową dla prezydenta i do realizacji pomysłów promocyjnych pana prezydenta. Jednym z gorszych pomysłów było wprowadzenie wieloosobowych zarządów w spółkach, a ponadto obsadzanie stanowisk w radach nadzorczych osobami, które tak naprawdę nawet często nie wywodzą się z Grudziądza, ale zostały sprowadzone z innych miast i uważamy, że to jest niedobry pomysł. Generuje to dużo zbędnych kosztów dla spółek, a tym samym też dla mieszkańców. Dużym problemem również jest obdzielanie stanowiskami radnych Rady Miejskiej. Stanowi to swoistego rodzaju uzależnienie od pana prezydenta, a radni zostali wybrani w wyborach jako przedstawiciele mieszkańców, tak żeby kontrolować pana prezydenta albo ewentualnie podejmować uchwały i nadawać kierunki działania, które pan prezydent powinien realizować. Niestety w zamian za te posady najczęściej zajmują się promocją działań prezydenta. Między innymi akceptują stan, gdzie wodociągi kupują za 60 milionów zrujnowaną deszczówkę dla mieszkańców. Kończy się to tak, że nadal są zalewane nieruchomości, wody płyną ulicami jak w potoku, a koszty, które są wygenerowane poprzez zakup deszczówki, przez wodociągi, poprzez zaciągnięcie kredytu, koszty obsługi prawnej na te cele, powodują, że prawie 100 milionów tak naprawdę musi zostać przełożone na barki mieszkańców.
Dodatkowo też uważamy, że spółki do tego powołane powinny budować mieszkania, remontować kamienice, bo taki jest podstawowy cel, żeby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe mieszkańców. Niestety widzieliśmy wielokrotnie realizację pomysłów, żeby odkupić jakąś nieruchomość od osób czy podmiotów prywatnych, gdzie w zamian zasoby miejskie czy miejskiej spółki stoją niewyremontowane i jest ogromna ilość pustych lokali. Kolejny ważny temat i związany przede wszystkim z tymi wieloosobowymi zarządami, to są wydane miliony złotych, które można zaoszczędzić. Dowiadujemy się, że imponująca kwota została przeznaczona w tym roku na dofinansowanie klubów sportowych, 1 350 000. Uważamy, że gdyby ograniczyć te wieloosobowe zarządy, te oszczędności to kilkanaście milionów złotych rocznie. Uważamy, że moglibyśmy co najmniej podwoić budżet na amatorskie kluby sportowe, bo dzisiaj nawet nie wszystkie kluby dostają takie dofinansowanie, zmagają się z wnioskami i generalnie zostają bez środków. Uważamy, że trzeba wszystkim tym klubom po prostu pomóc uzyskać środki. Oczywiście z tych oszczędności będzie też możliwość dołożenia dla Olimpii, dla GKM-u. Ale sport to jest jedna działka, ale uważamy też, że poza talentami sportowymi te oszczędności można by było przeznaczyć na dodatkowe zajęcia, na organizację właśnie zajęć i rozwijanie innych talentów niż sportowe dla dzieci i młodzieży. Wiemy o tym, że dzieci i młodzież mamy utalentowaną, chcemy rozwijać ich talenty, dlatego żeby czuły się tu w Grudziądzu dobrze, żeby chciały się tu uczyć, żeby chciały tu mieszkać i zakładać swoje rodziny. Taki jest nasz cel. Zyskiwanie środków unijnych, to przedstawi ten temat i przybliży nam pan Jacek Wrzos. Dziękuję. Tak, mogę potwierdzić, że się znam, zajmowałem się środkami unijnymi w mieście przez 20 lat do 2020 roku. Pracowałem w urzędzie, pozyskując, oczywiście nie sam, ale z zespołem wspaniałych ludzi przez ten czas dofinansowanie dla inwestycji o wysokości ponad 600 milionów złotych. W tym czasie dofinansowania pozyskaliśmy prawie 500 milionów złotych. W tej chwili trwa okres programowania, który z różnych przyczyn rozpoczął się o wiele później. Do składania wniosków zostało nam 3 lata, do realizacji inwestycji kolejne 2. Przeglądając budżet, dokładny plan wydatków inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych, widzimy 3 inwestycje czy 4 większe na sumę około 8 milionów złotych. Nie zapowiada to żadnej zmiany rewolucyjnej, o której była mowa, a tak naprawdę budzi spory niepokój, jeżeli chodzi o stan przygotowania dokumentacji technicznych inwestycji, które miasto chciałoby współfinansować i zrealizować z Unii Europejskiej. Trochę więcej znajdziemy w takim dokumencie jak strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, lecz jest to dokument o charakterze deklaratywnym, niezwiązanym bezpośrednio z budżetem miasta i nie wskazującym na to, że miasto ma chociażby na te inwestycje zarezerwowany wkład własny. W tej strategii jest kilka interesujących projektów, jak na przykład modernizacja infrastruktury tramwajowej za 500 milionów złotych, jak zakup przez MZK taboru autobusowego i tramwajowego. Jest termodernizacja, jest rewitalizacja plantów, jest rewitalizacja Śródmieścia. Dobrą stroną tych projektów jest to, że tak naprawdę to jest kontynuacja tego wszystkiego, co robiliśmy od kilkunastu lat. Tu nie ma nic nowego, no ale widocznie te pomysły, które my zaczęliśmy, sprawdzają się i warto je kontynuować. Ale to tylko jedna strona, czy jeden plus tego wszystkiego. My cały czas nie wiemy, czy projekty, o których tam jest mowa, czyli ten chociażby modernizacja infrastruktury tramwajowej, czy projekt już jest gotowy. Jeżeli będzie konkurs, premiowane będą projekty gotowe z pozwoleniem na budowę, tak żeby te pieniądze wydać szybko i zwrot, żeby nastąpił szybko. Nie mamy informacji o zabezpieczeniu wkładów własnych.
tak licząc na okrągło, to jest wartość projektów to jakieś 800 milionów złotych, wkład własny około 200 milionów. Te projekty trzeba obsłużyć. Oprócz tego będą realizowane inne inwestycje, które też będą w innych środków albo ze środków własnych prowadzone. Czy budżet miasta stać, żeby w tak krótkim czasie zabezpieczyć wkład własny na te projekty, o których mowa? Jest tam również projekt w tej strategii wskazany budowy toru kolarskiego, sali sportowo-wystawienniczej z torem kolarskim. Wartość tego projektu to jest 250 milionów złotych. Dla nas ważne jest, żeby mieć pewność, że jeżeli miasto, jeżeli prezydent uważa, że stać miasto na realizację tego projektu, dla nas jest ważne, żeby nie odbyło się to kosztem infrastruktury w innych osiedlach mieszkaniowych. Żeby nie było potem informacji zwrotnej, nie możemy robić dróg, nie możemy budować hal sportowych czy sal sportowych przy szkołach, nie możemy wyremontować basenów w Tarnie, bo ciągle nam brakuje pieniędzy, bo realizujemy projekt za 250 milionów złotych i nie możemy go de facto skończyć, bo wiemy, jakie są doświadczenia w realizacji takich dużych projektów. Naszym celem i naszym priorytetem, również jako radnych przyszłych, oczywiście, jeżeli wszystko będzie dobrze, jest to, żeby zapewnić co najmniej równowagę w wydawaniu środków publicznych między duże inwestycje a osiedla. Oczywiście centrum rządzi się innymi prawami, Śródmieście, Błonia, to wszystko rozumiemy, ale nie może być tak, że część miasta jest wyposażona w infrastrukturę, a część miasta musi czekać, jest zapomniana i ten rozwój zrównoważony w zasadzie go nie ma. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję, panie Jacku. A ja tutaj zapytam, no jak pan ocenia to, co zadziało się w tym mieście właśnie, patrząc na to dofinansowanie zewnętrzne, na te środki unijne, na te 5 ostatnich lat? Pan też niespodziewanie, pamiętam, odchodził z ratusza i przychodził do gminy. I tutaj można też porównać, co udało się tutaj zrobić, a co w tym terenie gminnym. Ja w gminie nie zajmuję, ja już zmieniłem branżę. W gminie nie zajmuję się środkami unijnymi. Ale porównywać pan to może. Porównywać mogę. Ja w tej chwili od 3 lat jestem dyrektorem ośrodków zdrowia w gminie. Ale oczywiście porównywać mogę, mieszkam w Grudziądzu, widzę, co się dzieje i śledzę. Ja nie widzę tak naprawdę nic nowego, nic, co by mogło zmienić charakter Grudziądza. Doceniam oczywiście starania, jeśli chodzi o remont spichlerzy, no ale tak jak wspomniałem, jeszcze gdy ja pracowałem w dziale Funduszy Europejskie, my zaczęliśmy chociażby ten Muzeum Chleba, które teraz jest Muzeum Handlu Wiślanego, ten spichlerz 57 i uważam, że to jest dobry kierunek. Dlatego to, że prezydent kontynuuje takie te działania, jest dobrze. Ale ja nie widzę czegoś, co by mogło zmienić charakter miasta. Nie widzę takiego pomysłu, a przede wszystkim nie widzę gotowości technicznej do realizacji projektu. To 3 lata na złożenie projektu plus drugie 2 lata na realizację dużych inwestycji jest bardzo mało czasu. Państwo wiedzą, ile trwała przebudowa trasy siedlicowej, przebudowa torowiska. To się wszystko ciągnęło. Mamy przykład z Placu Stycznia, gdzie już po raz któryś jest aneksowana umowa z wykonawcą na wykonanie inkubatora przedsiębiorczości. Jeżeli zaczniemy duże inwestycje, tak duże inwestycje, a nie skończymy w czasie, stracimy dofinansowanie. Realizowane są pomysły poprzedników, ale jakie wy w takim razie macie pomysły? Z czym chcielibyście wyjść i co chcielibyście dla tego miasta stworzyć w ramach tej nowej perspektywy? Chcielibyśmy się po pierwsze skupić na tym, żeby na obszarze ekologii, termomodernizacji, wymiany i to też chcielibyśmy skierować te nasze pomysły nie tylko do Śródmieścia, jak do tej pory było, ale również pomóc mieszkańcom innych osiedli w likwidacji chociażby palenisk i przejścia na źródła odnawialne. Chcielibyśmy wykorzystać te środki do tego, aby w osiedlach, takich jak chociażby Owczarki, Tarpno, Mniszek, żeby infrastruktura miejska, społeczna,
pozwalała tym mieszkańcom poczuć się u siebie i nie zmuszała ich do tego, żeby na basen jechać na drugi koniec miasta na przykład, żeby nie móc skorzystać z sali gimnastycznej albo z jakiejś innej infrastruktury sportowej. No ja to mówię z perspektywy Owczarek, bo mieszkam w Owczarkach i tak naprawdę oprócz szkoły i tego boiska, no w zasadzie my nic tam nie mamy. Dlatego kwestia jest zmiany priorytetów. Owszem, duże inwestycje są ważne, ale nie kosztem inwestycji osiedlowych. Mogę tutaj jeszcze do pana prezesa, bo panie prezesie, my pamiętamy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, które również wspierało pana prezydenta Malinowskiego, które też było poniekąd, jak inne spółki, po części kartą taką kredytową dla miasta, dla władz miasta. Jak pan ocenia to, co było, a co jest obecnie, no to właśnie, jaka jest ta pana ocena, jak pan patrzy tak z perspektywy i prezesa, i potem osoby, która to stanowisko zwolniła. Znaczy na pewno nie byliśmy kartą kredytową, bo ja uważam, że te realizowane pomysły przez ponad 10 lat w MPGN-ie, likwidacja 900 pieców, termomodernizacja kilkadziesiąt budynków, idąc starym miastem, no ja twierdzę, że ponad połowę zasobu zostało wyremontowane. Budowaliśmy średnio co 2 lata 2 budynki mieszkalne. Tego dzisiaj nie widać. Z kolei oczywiście zadania, które podpowiadane były, czy gdzieś tam kierowane były od strony prezydenta, to są zadania skierowane też dla mieszkańców. Jeżeli te zadania wpisywały się gdzieś tam w strategię działalność spółki czy miasta, one były chętnie realizowane. I tutaj między innymi nawet kwestia tych zarządów, tak? No to jest 1 000 000 złotych więcej w samym MPGN-ie na dodatkowe stanowiska, tak? My jako spółka pomagaliśmy wielu klubom sportowym, tak? Wszystkie dyscypliny, jeżeli organizowały jakąkolwiek imprezę, to były drobne środki. 1 000 złotych, 2 000, 5 000, ale tak naprawdę przy zerowym dofinansowaniu z miasta, bo miasto miało jakieś inne wydatki, było to ważne dla tych klubów. Podejmowaliśmy też inicjatywy takie jak modernizacja ogródków, terenów zielonych. To jest bardzo ważne. Ja też jakby wielokrotnie w dyskusji z ówczesnym prezydentem przedstawiałem stanowisko, żeby bronić interesów mieszkańców, tak? I nie wszystkie pomysły kierowane z urzędu były realizowane. Umieliśmy powiedzieć wtedy nie. Dzisiaj tego nie widać. Dzisiaj tak naprawdę to, co powiedziałem, odkupowane są nieruchomości, które nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Wystarczyło pomóc tym inwestorom, żeby zagospodarowali te nieruchomości, a spółka miejska czy miasto ma swoje nieruchomości i powinno o nie przede wszystkim zadbać dla mieszkańców. Ja mam, mogę jeszcze do pana prezesa? Bardzo proszę. Mam pytanie dotyczące tego sportu juniorskiego, młodzieżowego. No właśnie, czy zmieni się postrzeganie, jak wygracie wybory tego sportu? No bo wielkie pieniądze ładowane są w sport seniorski, a wiemy, że pan jest związany ze sportem juniorskim. Ja prywatnie też, bo mam córkę, która wie, wiem, jakie są problemy. Piłkarze dostają wypłatę za to, że nie potrafią podać piłki swojemu koledze, nie mówiąc już o strzeleniu bramki, to są wielkie miliony, a takich młodych sportowców, siatkarzy, nie wiem, lekkoatletów, młodych piłkarzy nie stać na wyjechanie na zgrupowanie, nie mówiąc o tym, że rodzice płacą za paliwo, bo muszą dojechać gdzieś na trening, na zawody, muszą zapłacić nawet za występ swojego dziecka. Często brakuje nawet wody na treningach, więc no właśnie, czy to muszą być te wielkie igrzyska i okupowanie tego ostatniego miejsca w tabeli? Mówię tu o piłce i o żużlu. Czy jednak będziecie chcieli starać się postawić na ten sport młodzieżowy, no bo bez tego potem tego sportu seniorskiego nie będzie. Tak, tutaj w pełni zgadzam się z pana słowami. Ja żyję tym sportem od wielu lat, sam trenowałem siatkówkę, teraz w klubie sportowym też pracuję jako trener. I wiem na co dzień, jakie problemy spotykają się, z jakimi problemami spotykają się właśnie te małe kluby sportowe, gdzie dzieci, młodzieży jest dużo. W północnej części Grudziądza nie ma tak naprawdę normalnego obiektu dostępnego dla dzieci, dla młodzieży. Jeżeli chodzi o środki finansowe, one są naprawdę niewystarczające. To są w zasadzie środki, które wystarczą na miesiąc, dwa, trzy, góra trzy funkcjonowania. Ciężko jest wyciągać te pieniądze od
rodziców, właśnie tak jak pan wspomniał, pan redaktor, na wszelkie wyjazdy. Ja sobie nie wyobrażam, jeżeli organizujemy wyjazd, na przykład teraz będziemy jechali na jedną ósmą finałów Mistrzostw Polski Młodziczek, żeby rodzice robili zrzutkę na autobus. A musi być autobus, bo prywatnymi samochodami nie będziemy jeździć. To jest bezpieczeństwo naszych dzieci. Trzeba kupić stroje, opieka medyczna, ubezpieczenie. To są środki, które w urzędzie, w spółkach miejskich spokojnie można zaoszczędzić. Można pomóc tym wszystkim klubom, wcale nie zabierając tej Olimpii i żużlowcom. Ja uważam, akurat jestem stanowiska takiego, że sport seniorski też musi być. Bo gdybyśmy skupili się tylko na sporcie młodzieżowym, to te dzieciaki nie miałyby celu, nie miałyby swoich idoli. Ale naszym głównym zamierzeniem jest to, żeby ta młodzież wychowywana u nas nie musiała odchodzić z Grudziądza, szukając lepszych klubów, bardziej dofinansowanych przez miasto. Dzisiaj ja mam problem, że siatkarze uciekają do Bydgoszczy, dlatego że tam oferowana jest szkoła, wsparcie, internat. W Grudziądzu nie można się doprosić nawet o pomoc urzędu na wyjazd właśnie na zawody. Tak nie może być. My to na pewno zmienimy. Ja doskonale wiem, jak to zrobić i uważam, że wszystkie dyscypliny, nie tylko siatkówka. Jestem akurat członkiem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Udało się tak naprawdę wymusić zapis, żeby sporty zespołowe, które przyciągają zdecydowanie więcej, tak, dzieci i młodzieży, ale też te sporty, które cieszą się popularnością, miały też swoje priorytety, a nie tylko sporty, które gdzieś tam są związane z sympatiami któregoś z urzędników, tak? Tak nie będzie. Uważam, że te wszystkie kluby sportowe mają szansę tak naprawdę dopiero wtedy się rozwinąć. Trzeba pomóc im uzyskać środki finansowe, bo te środki są, czy zewnętrzne, czy nawet, tak jak mówię, z oszczędności. Dzisiaj wiele klubów, które funkcjonuje, nie otrzymuje środków, dlatego, że nawet nie wiedzą, jak przebrnąć przez procedurę, a nikt nie chce wyciągnąć do nich pomocnej dłoni. My to zmienimy, na pewno. Dziękuję. Jeżeli Szanowni można. Państwo, w podsumowaniu chcę się odnieść tylko do dwóch w zasadzie spraw. Pierwszą to tak w uzupełnieniu dla pana Zenona, chodzi o spółki. Kiedyś, państwo pamiętacie, powstał plan, pakiet Glamowskiego. Pakiet Glamowskiego i przeczytam tylko jedno zdanie. Pozwoliłem sobie, to pisze pan prezydent Glamowski, na użycie takiej nazwy, ale proszę tego nie traktować jako przejaw samozachwytu. Wręcz przeciwnie, chcę podkreślić, że ten plan firmuję moim nazwiskiem, moim zawodowym, ekonomicznym doświadczeniem i biorę za to pełną odpowiedzialność. Jeżeli chodzi o treść, to szanowni państwo, gdyby nie zacne nazwisko Glamowski i gdyby nie osoba Glamowskiego, którego też jako prezydenta mam szacunek, to proszę państwa, to wszystko trzeba by było wyrzucić do kosza. Normalnie do kosza podrzeć i wyrzucić. Ze względu na nazwisko nie zrobię tego. I tyle. Jeżeli chodzi teraz o tutaj w tym pakiecie wyeksponowany holding, co jest tym holdingiem? Proszę państwa, na całym świecie powstają holdingi, które przede wszystkim muszą zwiększać zyski. To uczono mnie na szkole głównej handlowej. Tu powstał, nie wiem co, nie holding, tylko wylęgarnia, poczekalnia wzajemnych, że tak powiem, powiązań, bo zatrudnia się tam kolegów. Ale i rocznie ta spółka holding przynosi milion straty. Chociażby z tych pieniędzy, pan się pytał, panie redaktorze, te pieniądze powinny pójść na sport. I druga rzecz, która zajmuje mi sens oczu, to jest, proszę państwa, inkubator przedsiębiorczości. Ja dzisiaj pozwoliłem sobie złożyć pismo do pana prezydenta Glamowskiego, żeby mieszkańcom przekazać, jakie losy będą dalej, ile to kosztowało, co tam będzie, czy tam będą tylko biura, czy tam będzie też sala konferencyjna, restauracja, nie wiadomo co.
Bo proszę Państwa, inkubator przedsiębiorczości to jest również miejsce, w którym zapraszamy biznes zewnętrzny, w którym spotyka się lokalny biznes początkujący z dużym biznesem już znaczącym. To są sale konferencyjne, to są w końcu restauracje, gdzie można zjeść biznesowy obiad. Tak, a poza tym, to jest brak szacunku nawet dla tych, którzy przyjadą. Tam nie ma miejsc parkingowych. Był projekt kiedyś nad Wisłą, centrum Wisła, to zostało zaprzepaszczone. I proszę Państwa, tak jak Państwo pytali tutaj o inwestycje, to jest jedyna inwestycja tak naprawdę, no może nie jedyna, może dwie. Jedna z niewielu, jedyna. Autorstwa pana prezydenta Glamowskiego. Bo jak spojrzymy, ja właśnie przygotowałem się też, powiedziałem, że takie pytanie może paść. Szanowni Państwo, te wszystkie inwestycje, które żeście widzieli i czuli na własnej skórze, to wszystkie powstały za czasów pana Jacka Wrzosa, który to projektował, pana poprzedniego prezydenta, ale przede wszystkim też i mojego skromnego udziału, bo jak wiecie, w tym czasie, kiedy myśmy tworzyli z panem Jackiem te projekty, to ja byłem wiceprzewodniczącym sejmiku i walczyłem o te pieniądze, żeby te wnioski w Urzędzie Marszałkowskim były. Dzisiaj, jak wiecie Państwo, nie ma żadnych dla następców. My będziemy musieli teraz na gwałturety tworzyć wnioski, zabiegać o pieniądze i inwestować. I ten inkubator przedsiębiorczości to jest miejsce dla około 30 biur, no 30 małych przedsiębiorców. Kosztować będzie około 40 milionów. Nie wiem, czy nas na to w ogóle było stać, ale gdyby te pieniądze, zobaczcie Państwo, przeznaczyć na tanie mieszkania czynszowe dla młodych ludzi, żeby przestali wyjeżdżać z naszego miasta, żeby tutaj zakładali rodziny, żeby tutaj korzystali z naszych dobrodziejstw przedsiębiorców i żeby tutaj zdobywali zawód, żeby tutaj zdobywali środki do życia, żeby tutaj byli zatrudnieni. Czy wy wiecie Państwo, że to mogło powstać 150 mieszkań czynszowych? Ja nie mówię o kolejce, która jest w ratuszu, bo ta kolejka jest mała, bo ona jest po prostu warunkowana uchwałą restrykcyjną. A poza tym miejsca w żłobkach, a może by tak poszerzyć te miejsca, żeby pomóc tym mam. No i to, co jest najważniejsze, to jest, proszę Państwa, w końcu osiedla. Pytaliście się Państwo? Tak, osiedla to też miasto i gdy będzie mi dane objąć urząd prezydenta, będę pamiętał o osiedlach. I to mówiłem. I to jest mój program. Osiedla, osiedla, jeszcze raz osiedla. Te pieniądze, które wydatkowane są na ten cel 40 milionów przeszło, to jest po prostu też, podzielcie sobie Państwo na osiedla i zobaczcie, co z tego by można było zrobić. Chociażby miejsca rekreacyjne, żeby można było się gdzieś na osiedlu spotkać. Dzisiaj gdzie się można spotkać? Pomyślcie sobie Państwo sami. Warto być miastem transparentnym i z szacunkiem dla mieszkańców. To Państwu obiecujemy i zobaczycie Państwo po wygranych wyborach. Jeżeli wybierzecie Państwo nas, nasze ugrupowanie, będziemy po prostu Państwa informować na bieżąco. To są Wasze pieniądze, Szanowni mieszkańcy.